będę dzisiaj jeździć konno. Chodźcie, idziemy go poznać. Tu się dzieje. Czyli jak widać, dziś nagrywamy szparagi versus Jola Rutowicz. Nieprawda, ej! Versus Jola Rutowicz, to znaczy, że Natalia jest Jola Rutowicz? Znaczy, że koń. Lewo tutaj. No, raz, dwa, trzy, hop. Zgadnie bardzo się poszło, zwykle jest gorzej. Na prawą, tak sobie będę, wiesz, kombinował. No, idzie. On trochę nie ogarnia, bo zwykle ja na nim. No, ściśnij. Super, ja mam się być super świetlą. Dobra, na razie ruszymy chyba razem. Zdziwiona. Co się dzieje? No, dawaj. Bardziej. Płakałam się, jak go zobaczyłam. To jest miłość od pierwszego wejrzenia. Moje najlepsze nagrania szparapu w życiu. Halo? Tak? No to weź sobie wyskoczyć tak na samochodu, to trochę boli. Moja pierwsza jazda na koniu jest za mną. Słuchał się mnie. Generalnie oceniam pozytywnie. Pozdrawiam. Bok, zadufana w sobie, taka samolubna. To moje oksy są fajne. Fajne mam oksy. Dziękujemy. No, nie wiem, jak to mam powiedzieć. No, nie umiem. Jesteśmy na nagraniach w Sobieniach Królewskich i dziękujemy panu za to, że załatwił nam ten pałacyk na ostatnią chwilę. Bo tak to by nie było pałacyku i nie byłoby tego cudownego nagrania. Nie no, tak to ja mogę nagrywać. Przepraszam bardzo, kawa. Piękne tereny. Jestem w niebie. Czuję się jak taka piękna, elegancka kobieta, która nie ma męża. Tutaj w ujęciu wszystko ładnie, wszystko pięknie, a pod stołem co? Nie ma butów. Dubel numer 8. Puść i wyłącz. No rusz przy uchłytki najpierw. A? Działa? I teraz zaraz drugą mańkę. Pamiętaj, żeby mieć równo wodze, bo jak będziesz miał którąś dobra, to będziesz w tym kierunku, no właśnie. Dobra, tutaj myślę. Tak chodzą kowboje, co nie? Co ma być? Ma być śmieszny making of. Na pewno? To jest Paulina Lisiepiekło. Paulina Lisiepiekło, ja przedstaw się. Ja znowu przyjechałam tutaj, bo widać, potrzebują mojej pomocy, no nie radzą sobie. Sorry. Jak widać? Mam swoje tancerki. Cześć. Cygany. Cyganowa. Cygany. Musisz tak bardziej. Tak bardziej wiesz, tak? No to ja tak chciałam, to mi powiedzieli, że ja powinna. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego Ola cały czas siedziała na samochodzie, to dlatego. To tylko czekolada. Dobra, jeszcze w miarę się kręci. Ale ja wolę chodę. Dobra, spróbuj wejść. No właśnie. Nie, nie będę go w ogóle za trzy odczuwał. Za wcześnie idziemy do domu. Już chyba nie. Nie, ty się nie zmieści. To jest cele. No przećwiczmy to. No, masz teraz, tu jest kamera, no. Nie, to musi być taki halusie, jesteś czarna. Ale ja też czarną widzę, nie? To nie przejdzie! Jak mi idzie? Głupio się czuję. Tak? Że ja nie mam maska na kierze. Jestem cygan. Ej! Przepraszam.
I w komentarzach będzie, kto tam kurwa siedzi. Tak, tak. Cały czas się przyglądam, co tam kurwa, kto tam siedzi. Kamera kurwa naciąga. Tyle komarów, patrzcie, dobrze, mam kapelusz, bo mnie uwalił w czoło. Nie widać tego, by w ciemno. Flota, tylko flotę morską. Ja muszę być naga. Znaczy, zdjąć to. Musisz być naga, tak? Tak, chcę się wybić, bo wiesz, że jest gorsza ode mnie. A od tego to każdy jest lepszy. Weź, bo się zdenerwuję. Nerwus się zdenerwuje. Nie, jestem spokojny po prostu dla nich. Wiesz co, szkoda mi. Wiesz, nie chcę, żeby się denerwowała. Jeszcze Karolina jak Karolina, ją trochę lubię. Poniłem ci światło. Tak się spotykańsko. Ładnie wyglądam jako Beyoncé. No i znowu pokazałaś. Ładnie wyglądam jako Beyoncé. Pięknie. Jeżeli macie ochotę nas lepiej poznać i nie zadawać tylko pytań w komentarzach i wiedzieć wszystko szybciej niż pojawia się na YouTubie. I mniej się zaskakiwać przy wydawanych filmach, to radzę nas dodawać na Snapie. Tam snapowicze są do przodu o krok. Na Snapie często robimy Q&A, pokazujemy swoje codzienne życie i tutaj możecie nas lepiej poznać. Snapowicze mają po prostu lepiej. Oni już na przykład wiedzieli tydzień przed, mniej więcej dostawali wskazówki, jaki będziesz para, o czym. K.Pielesiak i Natalia AA520. No i zapraszamy!